Cieszę się, że także dzisiaj możemy się zapoznawać z kolejnymi wizjami Apokalipsy. Tym razem będziemy mogli zastanowić się nad przesłaniem, jakie Jan Apostoł zapisał w dwudziestym rozdziale tej księgi. Zaprośmy naszego Boga, aby pomógł nam zrozumieć nauki i przesłania, jakie wynikają z takiego rozważania. Módlmy się. Panie, otwierając po raz kolejny Księgę Apokalipsy, prosimy, byś i tym razem, ty otworzył nasze umysły i serca na właściwe zrozumienie tekstu, który jak zawsze i dzisiaj wymaga naszej uwagi i koncentracji. Daj mi też umiejętność przekazania prawd zawartych w treści tego rozdziału, tak? Abym razem ze słuchaczami, nie tylko poznał nowe prawdy, ale przede wszystkim poddał się prowadzeniu przez ducha Twego świętego. Daj nam wszystkim łaskę poznania Twojego działania i dokończenia historii grzechu na tej ziemi. Boże, spraw byśmy zawsze chętnie słuchali Twojego głosu i podążali za Tobą. W imieniu. Jezusa Chrystusa, dziękuję Ci za tę kolejną sposobność uczenia się z Twojego słowa. Amen. Dzisiaj chcemy poznać przyszłość, którą apostoł Jan zobaczył po wcześniejszym ukazaniu Mu w rozdziale XIX: zniszczenia takich ziemskich mocy jak Babilon, zwierzę z morza i fałszywy prorok które przez stulecia walczyły z Bogiem i Jego ludem. Rozdział XX Apokalipsy bardzo dokładnie i szczegółowo przedstawia kolejne wydarzenia związane z ostatecznym zakończeniem walki z największym wrogiem Boga i Jego prawdy, czyli z samym diabłem. Gdyby nie było treści 20 rozdziału, to nie mielibyśmy innej wiedzy, i żadnej wiedzy odnośnie wydarzeń, jakie nastąpią już po powtórnym przyjściu Jezusa na tę ziemię. Na temat tego dwudziestego rozdziału istnieje wiele komentarzy. One znacząco różnią się między sobą. Dzisiejszemu spotkaniu nadałem tytuł Milenium Krok po kroku. Dlaczego milenium? Przecież takie określenie nie pojawia się w polskim przekładzie Biblii. A jednak określenie to występuje w biblistyce już od pierwszych wieków chrześcijańskiej ery, kiedy to językiem, rzec by można, urzędowym w ówczesnym chrześcijaństwie była łacina. I nazwa ta znana jest powszechnie także w naszych czasach. Milenium to nic innego jak łaciński zwrot oznaczający dosłownie tysiąc lat, a ten zwrot już w naszym polskim przekładzie istnieje. Mille to tysiąc i annus to rok. Połączenie twy, tych dwóch łacińskich słów daje tę nazwę milenium, czyli Występujące w polskim przekładzie określenie tysiąc lat oznacza to samo co milenium. Zanim skupimy swoją uwagę na dwudziestym rozdziale, wróćmy jeszcze na chwilę do podsumowania naszego ostatniego studium i przypomnijmy sobie główne myśli z rozdziału XIX. W dziewiętnastym rozdziale przedstawiony był powrót Jezusa Chrystusa. Jako jeźdźca na białym koniu, jako króla królów i pana panów. On przybywa, aby ratować swoich świętych z trudności i opresji, jakie przygotowała im koalicja zła w ostatnim czasie. Kościół Chrystusa, ta oblubienica, zostaje zabrana do domu weselnego, do domu ojca. Zgodnie z obietnicą Jezusa Chrystusa z Ewangelii Jana z XIV rozdziału, pierwsze trzy teksty. Bezbożni zostają pokonani i ukarani. Dwa człony Wielkiej Koalicji Zła czyli zwierzę i fałszywy prorok, zostają skazani na jezioro Ogniste. Dobiega swojego kresu historia panowania grzechu na tej ziemi. Z tej koalicji zła pozostaje nam jeszcze najważniejszy człon, Smok, Wąż Starodawny, Diabeł i Szatan, o czym już słyszeliśmy w dwunastym rozdziale. Zanim jeszcze sięgniemy do treści dwudziestego rozdziału, chciałem podać kilka takich ogólnych, wprowadzających myśli. Pod względem treści rozdział XX Apokalipsy nie należy do trudnych. Pewne trudności pojawiają się jedynie w kwestii czasowego umiejscowienia milenium w historii. Istnieją trzy główne poglądy odnośnie tego, kiedy milenium następuje czy przed powrotem Chrystusa, czy w trakcie powrotu Chrystusa, czy po powrocie Chrystusa, a może jeszcze w jakimś innym czasie. Kierunki te nazywają się postmilenializm, amilenializm i premilenializm. Być może trudne i obce to dla nas nazwy, ale postarajmy się z nimi pokrótce zapoznać. Postmilenializm to kierunek, to pogląd. Że milenium to dosłowny tysiąc lat pokoju, pokoju, rozwoju nauki, rozkwitu gospodarczego, reform szkolnictwa, rozwoju technicznej myśli, rozwoju osobowego każdego poszczególnego człowieka. W XIX wieku teoria ewolucji była bardzo głośna, a Szczególnie nagłaśniana. Ewolucjoniści kształtowali ten pogląd, że człowiek powstał z niższych gatunków stworzeń, a teraz się coraz bardziej rozwija. XIX wiek w jego oświecenia mógł poddawać taką myśl i jak gdyby sprzyjać tej teorii ewolucji. Pogląd właśnie w XIX wieku został ukształtowany wśród protestantów, którzy bacznie obserwowali rzeczywistość i potencjał rozwojowy ludzkości w tamtych czasach. Pogląd ten jednak załamał się już wtedy, gdy wybuchła pierwsza wojna światowa, a później II wojna światowa, i wszyscy zobaczyli. Że człowiek wcale się nie doskonali, nie rozwija, nie uszlachetnia. Ludzkość poszła w odwrotnym kierunku. Niezależnie od tego, pogląd ten stoi także w wyraźnej opozycji do nowotestamentowej zapowiedzi, która przedstawia nam upadek ludzkości, który będzie się pogłębiał aż do powtórnego Przyjścia Jezusa Chrystusa. Kolejnym kierunkiem, kolejną myślą to jest amilenializm. Twórcą tego poglądu był Augustyn, zwany świętym Augustynem. Zmarł w roku 430 naszej ery. Pogląd ten nadal jest utrzymywany w kościele rzymskokatolickim, w prawosławiu, a także w kilku grupach protestanckich. Główne jego założenia to te, że milenium jest okresem pomiędzy pierwszym a drugim przyjściem Chrystusa. Bo gdy Chrystus był na tej ziemi dwa tysiące lat temu, to doszło do ograniczenia władzy szatana, związania go, wypędzenia go z nieba. Milenium jest wobec tego, według tego poglądu, okresem panowania Kościoła na ziemi. Aktywność szatana nie mogła nawet powstrzymać zwiastowania Ewangelii zbawienia. Szatan jest związany, rozumują zwolennicy tego poglądu. Pierwsze zmartwychwstanie, które przypada na początek milenium, to według Augustyna Nowonarodzenie. I powołuje się przy tym na takie teksty jak Ewangelia Jana, piąty rozdział. List do Efezjan, drugi rozdział, albo Nowonarodzenie to zmartwychwstanie dusz zmarłych, którzy już są w niebie. Chociaż niektóre momenty w tym poglądzie, niektóre myśli zasługują na uwagę, to jednak pogląd ten nie wytrzymuje konfrontacji z Pismem Świętym i prostymi naukami. Które tam są zawarte. Trzeci pogląd to premilenializm. Zakłada, że okres milenium następuje po powrocie Chrystusa na tę ziemię. Tak wierzyli chrześcijanie pierwszych trzech wieków, zanim Augustyn ogłosił swój amilenialny pogląd. Obecnie pogląd premilenialny nadal. Utrzymuje kilka wyznań, m.in. Kościół Adwentystów dnia Siódmego. Pogląd ten opiera się na chronologicznym układzie wydarzeń, jakie przedstawione zostały w Apokalipsie. Szczególnie mamy na uwadze tutaj drugą część Apokalipsy, gdzie opisane są wydarzenia doprowadzające do powtórnego przyjścia naszego Pana. A więc rozdział 15 i 16 opisuje czas zakończenia czasu łaski, wylanie plag. Kolejne dwa rozdziały, 17 i 18, prezentują zniszczenie Babilonu, rozerwanie tej koalicji, również która wspierała Babilon. 19 rozdział ukazuje los Bestii i fałszywego proroka. I następuje rozdział 20. Który kończy opis tego sądu i rozprawienie się z mocami ciemności, włączając to i szczególnie poświęcając uwagę temu, jak dojdzie do zniszczenia szatana. Rozdziały 21 i 22, czyli ostatnie w Apokalipsie, przedstawiają już nową rzeczywistość rzeczywistość bez grzechu i bez śmierci. Jak widzimy, ludzkie pojęcia na temat milenium są bardzo zróżnicowane. Ale nas interesuje to, co na temat tysiąclecia czytamy w samej księdze Apokalipsy. Dwudziesty rozdział dzieli się na cztery części. Pierwsze trzy wiersze opisują los Smoka, szatana. Los świętych opisany jest w kolejnych trzech tekstach, a od wiersza siódmego do dziesiątego już mowa jest o losie ludzi nieprawych. Sąd ostateczny zamyka ten rozdział. Są to teksty od jedenastego do piętnastego. A teraz przejdźmy do szczegółowego takiego krok po kroku rozważania treści poszczególnych tekstów XX rozdziału. Wiersz pierwszy. I widziałem anioła stępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. Widziałem, ten zwrot będzie nam się powtarzał kilkakrotnie w dwudziestym rozdziale. Zresztą. Jeszcze wcześniej również mieliśmy z nim do czynienia. Kaj tak brzmi ten zwrot w języku greckim, oryginalnym. On się pojawia zawsze wtedy, kiedy zmienia się kadr, kiedy zmienia się wizja, kiedy nowy temat wchodzi pod rozwagę. A więc tutaj anioł, po zniszczeniu bestii i fałszywego proroka, widzi zupełnie nową scenę. Widzi Anioła, który stępuje z nieba. Jest to kolejny posłaniec. Spotykaliśmy się z takimi scenami już w Księdze Apokalipsy, ostatnio w 18 rozdziale. Anioł ten posiada klucz i łańcuch. O czym następne teksty będą mówiły, jakie zastosowanie one miały? Klucz to jest symbol władzy. To jest oznaka kwalifikacji. To jest sygnał, że ktoś dysponuje czymś, miejscem, sytuacją. Łańcuch to jest ograniczenie kogoś, związanie, odebranie władzy. To jest dysponowanie, w zaistniałych okolicznościach, dysponowanie przez posiadacza tego łańcucha ograniczającego kogoś innego. Odchłani jest to klucz do odchłani. W języku greckim odchłani to abyssos symbol pustki, zamieszania, bezładu. W pierwszym rozdziale Księgi rodzaju dowiadujemy się w wierszu drugim, że ziemia przed aktem Bożego Stworzenia była bezładna pusta i w greckim przekładzie Starego Testamentu w Septuagincie występuje tamto słowo Abyssos. Ziemia wyludniona po niewoli babilońskiej, gdy ziemia judzka była opustoszała, również takim mianem została określona. I ten opis mamy w czwartym rozdziale Jeremiasza, wiersze 23 do 30. W ewangelii Łukasza dowiadujemy się, że jest to miejsce zamieszkania, przebywania sił demonicznych. Gdybyśmy porównali ten pierwszy wiersz z pierwszym wierszem rozdziału dziewiątego apokalipsy, tam Jan widział gwiazdę, która spadła z nieba i też miała klucz do odstudni przepaści, czy do studni przepaści. I gdy posłużyła się tym kluczem, to z tej otchłani wyszły różne demoniczne siły. Tutaj sytuacja jest odwrotna. To anioł posiada klucz i dojdzie, jak się zaraz dowiemy, do ograniczenia mocy ciemności. Właśnie drugi wiersz komunikuje, że ten anioł pochwycił smoka węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. To jest ten wąż starodawny, diabeł, szatan. Demon w tysiącletnim więzieniu oznacza to, że stamtąd jeszcze wyjdzie, skoro na tysiąc lat jest związany. Obserwujemy tutaj, zresztą w całej Biblii, takie pasmo niepowodzeń tych planów, które demon szatan sobie uknął. W Księdze Izajasza w XIV rozdziale już jest mowa o jego porażce, o tym, że traci miejsce w niebie. Wyrzucenie z nieba zostało nam przypomniane w XII rozdziale Apokalipsy w dziewiątym wierszu. Tam nawet określone było kiedy do tego doszło. 16. rozdział mówi, że jego koalicja się rozpada. Rzeki wody Eufratu to są narody pokolenia języki które wspierają Babilon wysychają zagłada koalicjantów w dwudziestym wierszu XIX rozdziału została wyraźnie pokazana teraz jest kolejna niego na samego szatana na początek zostaje uwięziony jako zbrodniarz na miejscu dokonania Wszystkich zbrodni na tej ziemi. Czytamy: wrzucił go do otchłani, zamknął ją, położył nad nim pieczęć, aby nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. Właśnie to, co wnioskowaliśmy już z pierwszego wiersza. W trzecim wierszu znajduje potwierdzenie, a więc Znowu jest abyssos, miejsce, w którym przebywają demony, ale niechętnie, bardzo niechętnie prosiły kiedyś Jezusa, aby ich nie skazywał tam, nie ograniczył ich tam. Pieczęć, o której tu mowa, przypomina także los Jezusa w grobie, gdy zakończył swoją działalność i został uśmiercony. I przelał krew, aby nas odkupić, to później jego ciało złożone w grobie zostało zapieczętowane na tym kamieniu, który przytoczono przed wejściem do jaskini grobowej. Tutaj szatan jest zapieczętowany, zamknięty, aby nie zwodził narodów. W jaki sposób to się dzieje? W jaki sposób został ograniczony w tym swoim Zamiarze i w tym swoim rzemiośle. Nie wolno mu tego czynić? A może przebywa gdzie indziej, niż przebywają ludzie? A może na ziemi w ogóle nie ma ludzi? Szatan zostanie, jak czytamy w końcówce tego tekstu, uwolniony jeszcze z tej swojej bezczynności. Wiersz czwarty. I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. Znowu mamy ten zwrot, i widziałem. Widziałem trony tym razem. A więc zmiana wizji, inny kadr, moglibyśmy powiedzieć, pojawia się przed oczami proroka. Trony. W Apokalipsie ten wyraz tron pojawia się 47 razy. W tym 44-krotnie mowa jest o tronie w niebie. Tam są też zbawieni z tej ziemi. Te trzy przypadki tronu, poza czterdziestoma czteroma przypadkami, gdzie tron jest w niebie, to mowa jest o tronie szatana albo zwierzęcia, a więc o tronach tutaj, poza niebem. Tym, którzy powstali, dano prawo sądzenia. W Ewangelii Mateusza w XIX rozdziale i wierszu 28 Chrystus powiedział swoim uczniom, że gdy On przyjdzie i zasiądzie na stolicy chwały swojej, to i oni usiądą i będą sądzić dwanaście pokoleń izraelskich. W pierwszym liście do Koryntian w 6 rozdziale Paweł Apostoł mówi o tym, że święci będą sądzić świat, że aniołów nawet będą sądzić. Czy to jest ten sąd właśnie w okresie tysiąca lat, w milenium? Kto powstał? Kto będzie sądził? Kto będzie królował z Chrystusem tysiąc lat? Męczennicy. O tych męczennikach czytaliśmy już. W pierwszym rozdziale, wierszu dziewiątym, Jan jest prześladowany i zesłany na wyspę Patmos, dlatego właśnie, że wydawał świadectwo o Jezusie. W siódmym rozdziale, wierszu 14 ta sama grupa jest nam pokazana. A w szóstym rozdziale, wierszu dziewiątym, te dusze pobitych pod ołtarzem wołają: Kiedy, panie, rozpoczniesz sąd nad tymi, którzy dokonali zbrodni na nas? Ci wszyscy, którzy powstali do życia, byli bezkompromisowi. Oni przeszli przez ten ucisk opisany również w XIII rozdziale, w wierszach 15 do 17, kiedy byli narażeni na oddawanie pokłonu zwierzęciu, Jego posągowi, narzucano im znamie zwierzęcia. To są ci ludzie, ten tekst wyraźnie ich charakteryzuje. Oni ożyli i królowali i sądzili z Chrystusem przez tysiąc lat. Obietnica do zboru laodycejskiego skierowana mówiła o tym, że kto zwycięży usiądzie na stolicy barankowej tak jak on usiadł na stolicy ze swoim ojcem. W psalmie 72 dowiadujemy się, że ci królowie, którzy zasiadali na stolicach, na tronach, ich pierwszym zadaniem było przestrzegać prawo i sądzić. Tysiąc lat to będzie trwało. Czy dosłownie chodzi o tysiąc lat według naszego obecnego kalendarza? A może to symbol? Jedno jest pewne. Jest to konkretny czas. Jest to czas wystarczający, aby zbawieni. Poznali uzasadnienie sprawiedliwych wyroków Sądu Boga, bo przecież już teraz widzimy, jak na podstawie wyroków Boga jedni powstają z grobów, to są ci sprawiedliwi, Bóg już ich ocenił, a inni zostają w grobach. Wiersz piąty. Mówi nam, że inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Które to jest pierwsze? No zmartwychwstanie tych, którzy usiedli z Chrystusem na tronach, którzy królują i sądzą. Co to za inni umarli? Kto powstanie w pierwszym zmartwychwstaniu przed okresem tysiąc lat? O tym czytaliśmy w wierszu czwartym. Jest także drugie zmartwychwstanie i czytamy o nim tutaj. Kto wtedy powstanie i kiedy ono nastąpi? Tekst odpowiada, kiedy minie tysiąc lat, gdy się dopełni tysiąc lat. Jaka jest różnica między pierwszym a drugim zmartwychwstaniem? Czy to jest istotne, w którym zmartwychwstaniu ja będę miał udział, w którym. Ty, drogi słuchaczu, powstaniesz? Gdy czytamy Ewangelię Jana, piąty rozdział, wiersze 28 i 29, to dowiadujemy się od Chrystusa o dwóch zmartwych wstaniach. Podobnie na ten w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, apostoł Paweł. Przytoczę te teksty: 22 do 24. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, a każdy w swoim porządku. Jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Zwróćmy uwagę, milenium rozpoczyna się w czasie przyjścia Jezusa Chrystusa, dlatego że wtedy powstają z grobów ci, którzy należą do Chrystusa. Potem nastanie koniec gdy odda królewską władzę Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność, wszelką władzę i moc, bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. A więc, popatrzmy, milenium to jest jeszcze czas panowania Jezusa Chrystusa. Jeszcze jest sąd, jeszcze będzie z martwych stanie umarłych tych innych, ludzi grzesznych, którzy zginęli przed milenium od chwały jego przyjścia, innych niepobożnych, którzy nie mieli działu w pierwszym zmartwychwstaniu. Tam będzie sądzony również i diabeł, o czym dowiemy się w końcówce tego dwudziestego rozdziału. Szósty wiersz mówi wobec tego, błogosławiony i święty jest ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć mocy nie ma, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z Nim będą przez tysiąc lat. Popatrzmy ci, którzy mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu, chociaż tak strasznie cierpieli, byli mordowani. Mają potrójne błogosławieństwo. Są wolni od drugiej śmierci, spełniają urząd kapłański, panują z Chrystusem. Ich druga śmierć nie dotyka. Co to jest ta druga śmierć? To jest jezioro ognia i siarki. To jest zniszczenie na wieki, unicestwienie bezbożnych i demona. I zniszczenie nawet zjawiska śmierci i grzechu, gdy Chrystus przyjdzie. Królewskie kapłaństwo. To była ta obietnica przymierza, które Bóg zawierał pod górą syna i z narodem izraelskim. Ta obietnica przymierza i ten przywilej, Powtórzony jest przez Piotra w drugim rozdziale jego drugiego listu i w wierszu dziewiątym, gdzie mówi, że wierzący Nowotestamentowi, ci, którzy zaufali Chrystusowi, stanowią to królewskie kapłaństwo. Oni przed całym wszechświatem będą głosicielami, zwiastunami. Oni będą oznajmiać prawdy Boże, które. Spowodowały, że ludzkość z tej ziemi mogła być uratowana, chociaż skazana przez grzech, musiałaby na wieki umrzeć. Tysiącletnie panowanie co to jest? Wynika z kontekstu, że jest to wprowadzenie w wieczność tych wszystkich, którzy mają pozostać z Bogiem już bez grzechu, śmierci, bólu i tego wszystkiego, co dokucza nam na tej ziemi. Przeczytajmy teraz wiersze siódmy i ósmy. A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi Goga i Magoga i zgromadzić je do boju, a ich liczba jak Piasek morski, szatan wypuszczony z więzienia. Co się dzieje dalej? Skąd wzięły się te narody? W wierszu piątym czytaliśmy, to są ci inni, którzy nie mieli udziału w pierwszym zmartwychwstaniu. Jak szatan się zachowa? Czy może zrozumiał przez te tysiąc lat własnego więzienia, do czego doprowadził i chce wrócić do Boga? Nie. Organizuje powszechną mobilizację, a następnie pospolite ruszenie. Otacza się wrogami Boga. W księdze Ezechiela w 38 i 39 wierszu jest mowa o Gogu i Magogu. To są symbole wszelkiej nieprawości i wszelkich sił wrogich wobec Boga. I ta myśl przywołana jest tutaj w dwudziestym rozdziale. Szatan wychodzi z otchłani i moce zła zostają wyzwolone. Tak było w dziewiątym rozdziale w pierwszych czterech tekstach, ale to było na pewien okres czasu. Jak długo teraz będzie istniał i walczył? Wygląda na to, jak gdybyśmy mieli tu powtórkę z Armagedonu. W wyniku którego zginęła bestia i fałszywy prorok. A może to jest dalszy ciąg tego Armagedonu? Teraz diabeł ma do dyspozycji wszystkich wrogów Boga, Goga i Magoga. Wiersz dziewiąty. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz Świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich. Jak i skąd na tej ziemi znaleźli się z kolei święci i miasto umiłowane? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w pierwszych trzech tekstach XXI rozdziału. I chociaż opisane jest to dopiero w XXI rozdziale, już w XX rozdziale widzimy, że jest ono na ziemi i szatan je atakuje. Scena rozgrywa się po stąpieniu na tę ziemię nowej Jerozolimy i ludu Boga, i samego Boga. Zachariasz w XIV rozdziale daje nam tło starotestamentowe pod te wydarzenia. Jeżeli chodzi o apokalipsę, to wiersze 7 do 15 z 20 rozdziału znajdują swój paralelny tekst w 21 pierwszym rozdziale wierszu 8. Na kolejnym spotkaniu tym tekstem zajmiemy się. Ogień z nieba jednak pochłania atakujących. Ogień z nieba, przecież ta koalicja zła spuszczała na tę ziemię, jak czytaliśmy w XIII rozdziale i wierszu trzynastym dlaczego? Bo usiłowała podrabiać działanie Boga. Wtedy omawialiśmy te sprawy bardzo szeroko. Jest tutaj wielki skrót zakończenia wielkiego boju, szczegóły jak to będzie? Co do tego doprowadzi, znajdziemy w tekstach od dziesiątego do piętnastego. A tak artysta wyobrażał sobie tę scenę pod koniec milenium szatana jego wojska i atak na święte miasto. W wierszu dziesiątym czytamy: A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok. I będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. A więc diabeł dzieli los swoich sojuszników. Czy ich losy rozdzielone są okresem tysiąca lat? Bo przy przyjściu Chrystusa zwierzę i fałszywy prorok wtrąceni zostali do jeziora gorejącego ogniem i siarką. Zapewne. Różny stopień kary wymierzony jest tym zwiedzionym ludziom i instytucjom, które stworzył demon, a inny wymiar kary dotyka samego demona. W księdze Malachiasza to zróżnicowanie kar możemy odczytać w trzecim rozdziale od wiersza dziewiętnastego, gdzie jest powiedziane, że. Ten przyszły dzień spali wszelkie zło, a to zło jest w postaci drzewa przedstawione. Także nie zostawi ani korzenia, ani gałązki. Korzeniem tego wszelkiego buntu na tej ziemi jest demon. Opis podany jest językiem symboli ognia wiecznego, ognia siarki. Niszczenie na wieki wieków. W judaizmie ogień wieczny to nie ogień, który pali się bez końca, ale ogień, który doprowadza do unicestwienia niszczy tak długo, aż podmiot, którego dotyka, przestanie istnieć. Ta wizja oparta jest też na zagładzie Sodomy w liście Judy. W siódmym wierszu o tym czytamy, że Sodoma zginęła w ogniu wiecznym. Kolejny obraz to obraz Edomu. Izajasz 34 rozdział wiersze 8 do 10. Gdy rozważaliśmy Apokalipsę 14 rozdział wiersze 9 do 11, tam omawialiśmy bardzo szczegółowo charakter tego ognia na wieki wieków oznacza aż do skutku aż korzeń i gałęzie wszystko spłonie jest to unicestwienie korzenia wszelkiej nieprawości wróćmy na chwilę do 17 rozdziału apokalipsy gdzie zastanawialiśmy się kim jest ten ósmy i doszliśmy do wniosku że proroctwo bardzo dokładnie i precyzyjnie wskazuje, że tym ósmym z siedemnastego rozdziału jest właśnie demon. Zwierzę, które widziałeś było, już go nie ma, znowu wyjdzie z otchłani, pójdzie na zatracenie. Zwierzę to było, już go nie ma, znowu będzie. Tu potrzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, siedmiu jest królów, pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł tylko krótko pozostać. Zwierzę, które było, już go nie ma, jest ósmym, jest owych siedmiu i idzie na zatracenie. Demon który działał przez wszystkie wieki, nagle przez tysiąc lat jest unieszkodliwiony. Nie ma go, nie może działać. I po milenium wychodzi jako ten ósmy. Znowu łączy się z tymi zmartwychwzbudzonymi, zbuntowanymi ludźmi. Prowadzi ich do boju. Ale musi iść. Na zatracenie, dlatego że wybrał kierunek na zatracenie. Wiersz jedenasty. I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo i miejsca dla nich nie było. Widziałem, kolejny kadr, kolejna scena, kolejna wizja. Wielkość, biel tronu Boga, symbol miłości, łaski, sprawiedliwości i czystości. Ziemia pierzchła i niebo, bo nic, co nie jest czyste i bezgrzeszne, nie może ocaleć wobec sprawiedliwego sądu Boga. Piotr, apostoł w drugim liście, w trzecim rozdziale, pisał o tym: Wszystko, wszyscy i wszędzie są dla niego, dla Boga, jak otwarta księga. On nie potrzebuje dowodów w postaci zapisanych ksiąg. On nas zna, on jest wszechwiedzący. Te księgi, które zobaczymy później, są dla tych którzy będą sądzeni. Każda nieprawość spotka się ze słuszną zapłatą, lecz zbawienie Boga pozostanie wieczne. Wiersz dwunasty. Kto jest przed tą sceną? Widziałem umarłych, wielkich, małych, stojących przed tronem i księgi zostały otwarte, również inna księga żywota została otwarta i osądzeni zostali umarli na podstawie tego co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach jest to scena sądu ostatecznego po milenium kiedy wszyscy ludzie zgromadzeni są przed obliczem Boga jedni są w tym mieście razem z Bogiem Inni na obliczu ziemi z szatanem, umarli. To określenie dotyczy nie tylko umarłych, tak jak łazarz zmarł, ale ludzi, którzy żyją i są umarli. Martwi dla Boga, martwi dla Jego sprawy. Teksty z Ewangelii Łukasza. Apokalipsy trzeciego rozdziału i pierwszego Tymoteusza 5 rozdziału, wiersza 6 dowodzą tego księgi. Yy, przywołana jest jak gdyby scena z Księgi Daniela z siódmego rozdziału. To jest starotestamentowe tło dla tego, co dziać się będzie po milenium. Wiedza Boga, wszechwiedza, przedwiedza, są podstawą osądu tych ludzi. Jest też. Księga Pamiątki. W księdze Malachiasza na ten temat możemy przeczytać. W Psalmie 56. Księga Żywota, o której czytamy w proroctwie Daniela w 12 rozdziale i wierszu pierwszym. W liście do Hebrajczyków. W Apokalipsie w 3 rozdziale, w 13 rozdziale, w 21 jeszcze rozdziale. O tej księdze będziemy czytali. Bóg, powtarzam to jeszcze, jako istota wszechwiedząca, dla samego siebie nie potrzebuje żadnej dokumentacji, o której tu mowa. On to sporządził i przechowuje dla swoich stworzeń, jak na dysku. Możemy o tym mówić w tej chwili w dobie komputerów. On to przechowuje dla ludzi. Dla upadłych aniołów, demonów i dla całego wszechświata. Jest to dokumentacja intencji, myśli, słów, czynów, konsekwencji w działaniu. To tak jak w Noremberze, gdzie odbywał się sąd nad nazistami, nad oprawcami, i gdy zaprzeczali wszystkiemu, i każdy miał jakieś swoje alibi na swoje usprawiedliwienie, to wtedy dokumenty ukazały się na ekranie w postaci filmów, zdjęć. Inne dokumenty, które przechowano, pomogły przypomnieć sobie skazanym, jak to było naprawdę. Wszyscy musieli uznać, Sprawiedliwość sądu udokumentowanego. Mówiliśmy o Księdze Żywota. W jaki sposób umieścić swoje imię w Księdze Żywota? Wiemy, że są w niej zapisane imiona ludzi, którzy zawierzyli Bogu, zawierzyli Mu całkowicie, byli wierni i oddani Jego woli i wytrwali przy Nim do samego końca. Zapisani w księdze żywota to są ci, którzy zwyciężyli szatana przez krew baranka i przez słowa świadectwa swego i nie umiłowali swojego życia, tak by raczej je obrać niż śmierć. Wiersz trzynasty. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również i śmierć i piekło wydały umarłych, którzy się w nich znajdowali. I byli osądzeni każdy według uczynków swoich. Rodzaj śmierci ani pochówku, ani to, co dzieje się z ciałem zmarłego, nie ma żadnego znaczenia dla wieczności człowieka. Ale dla wieczności liczy się to wszystko, co myślimy, mówimy, czynimy, albo czego nie czynimy, a powinniśmy czynić za naszego życia. Każdy z nas będzie oceniany na podstawie swoich własnych myśli, słów i zachowań. Teksty tutaj, przedstawione na dole ekranu, wyraźnie tego dowodzą. Odnotujmy sobie je, przeczytajmy je koniecznie. Czternasty wiersz i śmierć i piekło zostały wrzucone. Do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Jaki jest charakter tego jeziora ognistego, czy piekielnego? Ono niszczy i unicestwia na stałe. Śmierć jako kara za grzech, a także zjawisko umierania i przemijania zostanie zgładzone w tym jeziorze. Piekło, czyli hades, grób, to miejsce pochówku ciał, to przestanie istnieć. Tam wtrącone już było zwierzę i fałszywy prorok, a więc mowa jest o instytucjach wrogich Bogu, szatan, demony, a więc w tym ogniu giną także istoty niematerialne, duchowe. To jest po prostu druga śmierć. To jest całkowite unicestwienie wszystkiego, co ma związek z buntem i z grzechem. Jaka szkoda! Przecież w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale wierszu szesnastym pan Jezus podaje nam tę prawdę, że tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A więc życiu wiecznemu przeciwstawiona jest zguba, nie wieczne męki i tortury, unicestwienie. Wiersz piętnasty. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze Żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Imiona dzieci bożych, których on czyni sprawiedliwymi, są zapisane w księdze Żywota. Czytamy o tym w ewangelii Łukasza w liście do Efezjan. Ale jeżeli podobnie jak Izraelici pod górą Synaj, ludzie odwracają się od Boga, z tej księgi zostaną wymazani, to usłyszał Mojżesz od stworzyciela. Jakie by to było straszne, gdybyśmy mieli być wrzuceni w żywioł, który unicestwia diabła! W Ewangelii Mateusza czytamy, że Chrystus będzie musiał zwrócić się do ludzi, którzy obrali sobie diabła: Idźcie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i aniołom jego. Ta gehenna, ten ogień wieczny, to jezioro ognia i siarki, nie dla ludzi było przygotowane, dla diabła. Jednak wszyscy, którzy wybrali sobie szatana jako swego wodza, będą musieli podzielić jego los. Dzieci Boga, chociaż z powodu wierności jemu wiele cierpiały na tej grzesznej ziemi, wtedy znajdują się bezpieczne w nowym Jeruzalem. Milenium. Czy milenium to jest czas przed, po czy w czasie? Powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Popatrzmy na wykres, który ilustruje to, co przeczytaliśmy w dwudziestym rozdziale Apokalipsy. Jest to taki wielki skrót, ale udokumentowany biblijnie. Apokalipsa. Rozdziały 16 do 19 opisują dni ostateczne. Powtórne przyjście Chrystusa następuje i rozpoczyna się milenium. Powrót Jezusa je inicjuje. Powstają wtedy ci, którzy są sprawiedliwymi przed Bogiem. Zostają zabrani do nieba. Wszyscy bezbożni giną. Szatan zostaje tym samym związany. Nie ma dostępu do ludzi, bo jedni zabrani są do nieba, drudzy ponieśli śmierć. Ziemia jest opustoszała, podobna do Judei opisanej w czwartym rozdziale proroctwa jeremiaszowego. Rozpoczyna się okres milenium, tysiąca lat. Sprawiedliwi sądzą razem z Chrystusem. Bezbożni pozostali w stanie śmierci. Szatan jest związany przez te tysiąc lat. Ziemia jest w stanie odpoczynku. Gdy się kończy tysiąc lat, Chrystus wstępuje razem z świętymi i miastem. Z martwych stanie bezbożnych następuje rozwiązanie szatana sąd ostateczny opisany tutaj i w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale zniszczenie szatana i grzeszników oczyszczenie i odnowienie ziemi to już temat 21 i 22 rozdziału popatrzmy te wszystkie wydarzenia podzielone okresem milenium i wydarzenia, które w milenium następować będą, są uzasadnione tekstami biblijnymi. Właśnie w wyniku milenium i tych wszystkich wydarzeń nastąpi przynajmniej częściowe spełnienie obietnicy, o której czytamy w pierwszym liście do Koryntian, w trzynastym rozdziale, w wierszu dwunastym. Teraz widzimy, jakby przez zwierciadło, jakby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest częściowe, wówczas poznam tak, jak jestem poznany. To w wyniku milenium zrozumiemy prawdę Bożą, Jego sprawiedliwość, miłość, potęgę i wielkość. Popatrzmy ogólnie na ten dwudziesty rozdział. Zakończenie milenium i to, co potem następuje, dostarcza pełnego objawienia Bożej Tajemnicy, która zakryta jest od wieków, chociaż częściowo już objawiona poprzez zwiastowanie Ewangelii. Bóg podczas sądu odsłania też wszystko to, co skryte w ciemności. On objawia rady serc, a wtedy każdy będzie miał Chwałę u Boga. Sąd ostateczny wypełnia zapowiedź potężnego anioła z dziesiątego rozdziału wiersza siódmego. W dniach głosu anioła siódmego, gdy będzie trąbił, dokona się tajemnica Boża, jako opowiedział to sługom swoim prorokom. Tym samym zapieczętowany zwój z piątego rozdziału Apokalipsy który zawiera opis kosmicznego boju, a także treść i wizję Bożego planu dla mieszkańców Ziemi i dla całego wszechświata, zostanie ostatecznie odpieczętowany i otwarty. Jakie lekcje duchowe możemy wyciągnąć na teraz i dzisiaj? Szatan został pokonany na krzyżu, dlatego demony nie mają pełnej kontroli nad tym, co dzieje się na ziemi, a także w życiu człowieka, który im na to nie przyzwoli. Szatan bez twego przyzwolenia nie ma do ciebie dostępu. Nasze emocje i odczucia nie są obojętne naszemu Bogu. Dlatego zamierzył Tysiąc lat na naszą rekonwalescencję w tym względzie. On chce, by każdy człowiek poznał prawdę o nim, o szatanie, o aniołach, o ludziach, którzy go przyjęli, a także i o tych, którzy odrzucili jego ofertę zbawienia. Przy zmartwychwstaniu nie będziemy cierpieli na zanik pamięci. Będziemy zadawać sobie pytania, dlaczego niektórych ludzi tutaj nie ma. Wśród zbawionych, dlaczego wśród zbawionych są niektórzy, o których myśmy myśleli, że nigdy tam nie będą? Milenium to tysiąc lat, w czasie których poznamy tak rzeczywistość, jak Bóg zna nas w tym obecnym czasie. Wielki bój został zakończony. Ziemia ogniem jest oczyszczona od grzechu i zła, a odnowiona Ziemia jest gotowa do przyjęcia jej mieszkańców. Ojciec niebiański oferuje nam życie wolne od bólu, od łez i od śmierci. A dzień Pański, napisał Piotr, nadejdzie jak złodziej, wtedy. Niebiosa z czaskiem przeminą, żywioły rozpalone stopnieją, ziemia dzieła ludzkie na niej spłoną. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Piotr radzi, przeto umiłowani. Oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i beznagany w pokoju. Oto wszystko nowym czynię. Odczuwam olbrzymią wdzięczność wobec Boga za tę mądrość i wielkość. Panie Boże Wszechmogący, potężny w miłości i łasce, bądź uwielbiony i przyjmij nasze podziękowanie, że zakończysz działanie zła i grzechu na Ziemi. Dziękuję Ci za to, że cały ten bałagan doprowadzisz do jego kresu, i że odnowisz ład, porządek na Ziemi i w całym wszechświecie. Bądź uwielbiony w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Drodzy słuchacze, dziękuję Wam za udział w dzisiejszym spotkaniu. Kolejne spotkanie będzie miało tytuł Nowe Jeruzalem. Czytać będziemy 21 rozdział Apokalipsy. Do usłyszenia.